Cześć, cześć, witajcie drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w czwartym już odcinku z serii Zagrajmy sobie w grę Get Even wersji na konsolę PS4, grę, w której wcielamy się w detektywa Cole'a Blacka, który miał za zadanie uratować dziewczynę uprowadzoną przez porywaczy, którzy też przyczepili do niej bombę, materiały wybuchowe. No i też detektyw Cole właśnie stracił pamięć. Jedyne tak naprawdę, co pamięta ze swojego życia, ze swojej przeszłości, to to, że właśnie miał uratować dziewczynę. I tutaj tajemnicza postać pod kryptonimem, pod pseudonimem Red próbuje wraz z detektywem tą sprawę wyjaśnić za pomocą przy użyciu hełmu wirtualnej rzeczywistości, którym powoduje to, że detektyw Cole właśnie porusza się tutaj, to miejsce, gdzie jesteśmy, i podróżujemy przez wspomnienia, przez zakamarki pamięci, po prostu pamięci, odkrywania tutaj właśnie wspomnień, wątków i miejsc, w których detektyw Cole właśnie uczestniczył, i pozwala to na odkrywanie zapomnianych różnych informacji związanych ze sprawą, tropów i poszlak. Dobrze, więc kontynuujemy. Skończyliśmy sobie tutaj poprzedni odcinek, trzeci, w tym miejscu, gdzie właśnie odkrywaliśmy tożsamość zabitych innych ofiar, między innymi Jaspera. Tutaj Jasper Prado, właśnie. Jak widzicie, mamy pod światłem UV ślad na wysokości głowy ofiary, też tutaj jakieś plamy krwi dalej. No i kontynuujemy naszą podróż, jednym słowem, naszą przygodę i odkrywanie informacji związanych z tą porwaną dziewczyną, którą detektyw miał uratować. Dobra. Gra, tak jak wspominałem, jest polskiej produkcji, polskiego studia The Farm 51. Światowym wydawcą gry jest Bandai Namco Entertainment, więc też charakterystyczny wydawca, który stoi za wieloma tytułami. Natomiast no, gra zachwyca. Mnie osobiście zachwyca i z tego, co już widziałem w komentarzach pod poprzednimi filmami, też jest, tak jak Painkiller, tak? Twórcy Get Even byli twórcami również wcześniej Painkillera, tak jak jeden z was wspomniał, i no, to są mocne gry o klimatach, bo dopracowanych z pomysłem, przede wszystkim z pomysłem. Tutaj gra może nie jest wysoko budżetowa, nie dzieje się tutaj jakoś wybitnie dużo, mamy proste lokacje, proste motywy, ale każda chwila tak trzyma w napięciu, gra jest tak przyjemnie dopracowana, że doszlifowana, że nie ma absolutnie cienia wątpliwości, że mamy zwartą, dopracowaną, z pomysłem przygotowaną, stworzoną fabułę. Mamy kolejne napisy dotyczące informacji, że to jest nasza wina, ktoś nas obwinia. Mamy też kolejną notatkę. Dobra, przeczytaliśmy sobie, będzie we naszej ewidencji. I zobaczmy jeszcze tutaj kolejne tropy. Tu jest zawalone gruzem, a tutaj zakratowane. Jeden, osiem, cztery, pięć, to jest ostatni kod, który znaliśmy. Okej. Too late. Za późno. Dobra, czy też to było tak napisane, że dosyć ciężko było rozpoznać. Na krześle nie mamy nic. Rozejrzyjmy się. Mamy mnóstwo sznurków z podwieszonymi różnymi dokumentami, zdjęciami. No i przenosimy się w takim razie tutaj. Zdaje się do lokacji z magazynem związanej, bo też była informacja, że właśnie ten Jasper Prado, zdaje się, jakiś mężczyzna został zamordowany. God's sake, hurry! I'm trapped. You can stop this.
My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. But we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed, I'm sure. Careful, o właśnie. Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. Dobra. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. Postać zmieniła się w policjanta, natomiast jest to taka... Okej, okay, kolejny dyktafon. Jasper mówi właśnie. Krótką wypowiedź Jaspera odsłuchaliśmy. Zobaczmy sobie, gdzie jeszcze mamy kolejne poszlaki, ewentualnie. Tutaj mamy kolejną prezentację tej... O, manekin i policjant i kolejny dyktafon, słuchamy. Ethan Hamilton, przepraszam. Anyway, I was out walking Cujo, my dog, at around 5 a.m. My wife's a heavy sleeper, and Cujo's always needing the shit in the morning, so yeah, sometimes I take him out for a walk. So yeah, I was walking down Pump House Lane and into the fields when the shots were fired. Dobra, mamy kolejne jakieś akta. Incident report. Officer Bart Fair. Jared Porter tutaj jest informatorem i też jest wspomniane właśnie Advanced Defense Strategy, nie Solutions, tak jak przekręciłem. Dobra, i wchodząc, patrzcie, wchodząc na teren tego, tych zgliszczy budynku resztek, mamy właśnie wgląd w te akta, przypomnienie, wspomnienie się materializuje, krystalizuje się. Jasper Prado. A to jest... Okej, okay, Jared Porter. Okej, okay, czyli pod zmienionymi danymi występował zamiast Jared, zamiast Jasper Prado to Jared Porter. Dobra. Wszystko na to wskazuje, że tutaj brama się zamyka, żebyśmy przypadkiem nie mogli wyjść, ale jak widzicie warto się było cofnąć i też pokręcić się tutaj na tych terenach. Tu jakieś kartoniki mamy, roślinki. Jakieś skrzynie, kraty, klatki jakieś. Tutaj mamy też schodki. O, tutaj mamy kolejny wgląd we wspomnienie. Znów siedzi manekin. Świadczy to o tym, że ktoś tutaj siedział na tym krześle, ale nasz bohater nie wie, nie jest w stanie sobie przypomnieć. Cole Black nasz nie wie. O, co tu mamy? Kogoś aresztował. O, Jasper Prado, to on jest. Urodzony 22 października 75 roku, pochodzenia brytyjskiego, wiek 39 lat. Okej, okay, wzrost, waga około 90 kg, bo 180 funtów, a funt to około pół kilograma. Case type. Okej, okay, wrażliwe dane usunięto. W 99 roku jechał 15 mil na godzinę za szybko. Okej, okay, jego historia jakichś wykroczeń. Tutaj jest, tutaj co my tu mamy? Fotka samochodu. Prado's car, evidence in case. Czyli to był samochód Jaspera Prado, taki a la limuzyna sportowy, z tego wniosek. Tutaj mamy też jakiś dokument.
Okej. Okay. Case reopening application form, czyli wznowienie sprawy pod ponowne otwarcie. Okej, okay, z pieczątką przybitą. Mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj było. Tutaj ten formularz ze zdjęciami Prady, zdjęcie samochodu i ten formularz. Więcej nic tutaj, mam nadzieję, nie przegapiliśmy. Bo by było szkoda, tu możemy sobie wejść jednak. Tutaj co to jest? Jakieś zwłoki? Nie, śmieci, worek ze śmieciami. Paleta, wiaderko. Czyli tu i ta klatka. Zobaczmy. Poświećmy sobie, bo może to jakieś ultrafioletowe ślady będą. W ogóle jakieś lawendy rosną. Ktoś rytmicznie stuka i mamy znów takie latarnie, jak na wielu osiedlach i w miastach polskich były mniej więcej tego typu spotykane. Tutaj też mamy taki zbiornik na wodę, plastikowy, wzmocniony taką kratownicą metalową, beczki. Okej. Okay. You can stop this, mówi ktoś, czyli możesz to powstrzymać. Okej, okay, tutaj jest jakaś postać. Ale to znów taka właśnie zjawa, cień wspomnienia. To nie jest przeciwnik z tego, co zrobiłem. Dobra, tu byliśmy. A w ogóle tu były też schodki. Mogliśmy tędy wejść. Dobra, tu mamy kolejne jakieś skrzynki. Jaki ten ludzik uśmiechnięty, namalowany, graffiti. W ogóle jakieś tam mamy dalej kominy, jakby. Okej, okay, kolejna krystalizuje się postać. Policjanta jakiegoś. Dobra. Jakiegoś SMS-a dostałem się. Black, gdzie jesteś? Obiecałeś mi pomóc. Dobra. Latareczka i lecimy dalej. Wszystko sobie poddajmy inspekcji, jak to na detektywa przystało. Bądźmy do przesady dokładnie. Kolejne graffiti. Gdzieś tutaj te lawendy rosną mocno. Też jakieś fioletowo-niebieskie kwiateczki. Dobra, śmietnik wywrócony. Karton po mleku, inne takie klimaty, więc palety kolejne. Kolejny zbiornik na wodę, ale jakiś pognieciony, zmaltretowany. I tak, tu kolejna taka skrzynia. Tyryryrym, tyryrym, tym, tym. Wow. Skrystalizowały nam się balustrady. Tu pan policjant. I tutaj dokument. Detective Bart Fair missing. Czyli detektyw Bart Fair zaginął. Informacje o zaginięciu. Tutaj kolejna kwestia. Departament Policji. Zabójstwo. Numer sprawy. Okej. Okay, sprawa zamknięta. 20 czerwca 2015. No i się zgadza na telefonie nasza data też. To tylko świadczy o tym, że gra jest bardzo, bardzo dopracowana co do szczegółów. Dobra, tu kolejne jakieś skrzynie, pojemniki, znów roślinki. Pojemniki na śmieci. I tu mamy wejście. Dobra, nic już chyba tutaj na terenie nie znajdziemy. Chociaż tutaj...
Nie, w tym zaułku też nic. Jakieś też kosze na śmieci. Blaszane tym razem. Tu roślinności, palety. Nie ma nic więcej do przeszukania. Ou, 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 drzwi się skrystalizowały. Nie możemy ich ruszyć. Ktoś bardzo intensywnie bije gdzieś w drzwi, uderza. Okej. Okay. Black, I've been reviewing the data. Though you've been thorough in gathering evidence, your pursuit of supposition has sadly rendered this investigation useless. I'm pulling you out. No, Red, not yet. I'm so close. Okej, jakieś przedmioty tutaj się dematerializują nam po drodze. Ale zaraz mamy teoretycznie odkryć coś ważnego. Sorry. Jest jakaś postać. O nie. Dobra. A ty ciuli jeden. Dwóch teraz? Ależ gra ten. Wygląda jakby się przycinała. Ale się nie przycina, tylko są takie spowolnienia. Okej. Okay. Czy to oznacza, że zostaliśmy? Like I said, o nie, dobra. You began making assumptions. The Pandora is neutral, Black, and so must you be. Maybe you really were there to save Jasper. But the moment you assume that to be true, you corrupt the simulation and cast doubt over the memory. If you continue to do so, we will not be able to proceed. Maybe I don't want to proceed. Oh, I think you do, Mr. Black. You wouldn't be here if you didn't want answers. Czyli mamy dwie sprawy, zabicie Jaspera, Prado, i zabicie tej dziewczyny porwanej, śmierć przez wybuch. Okej, okay, mamy cutscenkę dotyczącą tego miejsca, tego magazynu. A different approach this time, Black. Different how? I'd like to try starting before Prado was killed. You want me to try again? To save Jasper? I don't want you to try anything, Mr. Black. Everything is prepared. Listen, I think someone's been murdered just here in the warehouse. And explore. You should send someone. Sure. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. Jacob Singer. I was out on a run and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Wszyscy ci, którzy tutaj się wypowiadają, sam nasz bohater, Cole Black, plus oczywiście Red i te właśnie wypowiedzi wszystkich bohaterów tutaj nagranych na dyktafonach i tak dalej, wskazują na akcent brytyjski, tak jak sobie słucham. Nie jest to akcent amerykański. Taki też szczegół, który można włapać. Te dokumenty już widzieliśmy. Detective Bart Fair, właśnie. Jego zdjęcie w powiększeniu. Detective Hector Chadwick też, dobra. No, dla przypomnienia sobie wszystko przejrzeliśmy. Tutaj budzimy się faktycznie przy tej skrzynce z takimi znacznikami ewidencyjnymi. No, no, no. Dobra. To jest to. Dyktafon przesłuchany też. Na wszelki wypadek też tutaj sobie zerknijmy. Uchylamy drzwi. No, chcemy oczywiście telefon. Nowy SMS-ior przyszedł. Jak brak wiadomości? Ej.
Dobra, w takim razie. Tu drzwi się nie otwierają, tutaj też nie. Tutaj się otwierają i tu mamy powrót do naszego pokoju. O. Tu telewizor, te, dobra. Tu, o, tu zamknięte. Przenieśmy się do pokoju z tablicami tego, który nam wyjaśni. O! Excellent, Mr. Black. You're using all the tools I have provided. O, dużo się uzupełniło. Tej. Czyli tutaj dlatego mamy dwa znaczniki na karty, na fotografie. Gdyż ponieważ tutaj mieliśmy dwa podejścia w ramach tego szpitala. Uzupełniło nam się sporo dokumentacji. Kilka karteczek raptem brakuje. Tu jedna. Druga, trzecia, czwarta, piąta. Pięciu informacji nam brakuje. U, tutaj się... U, tu też wszystko znaleźliśmy. Nie, 96%. Brakuje dosłownie jednej kartki. The victim. Okej. Tutaj brakuje nam w sumie też raz, dwa, trzy, cztery, czterech informacji. Dobra. Kurda, może by się tak przenieść i tutaj tą dokończyć. Abandoned Warehouse, czyli ta misja, którą rozgrywaliśmy przed chwilą. Zabrakło dosłownie jednej informacji, jednej kartki nam. Ciekawe, gdzie to było. To wspomnienie. Tak. Wybaczcie mi, moi drodzy, ale też to wydaje mi się, że dla was będzie ciekawe, żeby sobie to wspomnienie rozpracować, przejrzeć ponownie. Just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct. Yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Gdzie my mogliśmy przegapić ten jeden dokument? To też jest ciekawa kwestia. Bo tak jak zauważyliście, bardzo dokładnie tą misję śledziłem. Jak na takie ogólne rozgrywanie, to mamy dobre statystyki przeglądania tych dokumentów. Od samego początku, moi drodzy, od samego początku dokładniutko lecimy z tematem. Aha, tu mamy powrót w razie czego. No ale powrót nas nie interesuje. Tu mamy zakratowane. Tam prowadzą ślady. Tu mamy zakratowane i zawalone gruzem, śmieciami. Dobra, gdzie my tu... może tu coś przegapiliśmy. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only zaraz będzie ten napis too late i te sznury. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. And try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. When you brought me here. Fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense! You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. Pojawiły się ślady, pojawił się jakiś cień postaci, o, znów. Co to może być? That's it. The Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Aha. Pursue this. To coś chyba pomyliłem, przenosimy się tutaj. I tak mamy dobre
pokrycie informacji. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology. Tu mamy powrót w razie czego. Take in your surroundings and get as much information as you can. Tutaj zaślepione, tu zaślepione. Tu zaślepione też było, o ile pamiętam, i tutaj szliśmy, dobra. Gdzieś ten jeden dokument się musiał zaplątać, no co za niefart. Zwróćcie uwagę, że... dobra. Dobra. Case crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick. What are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you that, Chief. What the hell happened here? Well, then it's a good job I skipped breakfast. Come on. Ślad pierwszy. Nie. A tak naprawdę my wiemy, gdzie ten Jasper leżał. To może być tutaj. Nie, to nie było tutaj. I to był tutaj Jasper. Dobra, identification unconfirmed. Wow, look at that. His entire face. There goes any dental match. Shot off his hands too. His fingerprints are a bust. Professional job. Shit, this many stiffs have no ID. We could link this to 100 cases. So, drug deal it is then. What do you reckon? Adam's family or one of my Turner's lot? Well, don't worry, decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new cafe opened up next to the Nick. You fancy it? Red, what is this? You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. Dobra. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? The Pandora will do the rest. Tutaj. No i dowiemy się, że to jest Jasper, tak? Identification confirmed. Jasper Prado. Status. There's me thinking we can sort this out, McDonald's. If you're gonna do it, then at least look me in the fucking eye! So, we have a name then. Jasper Prado. Oi, here's the keys, you're driving. Oh, come on, Chief. Why have I always got to drive? Rank, son, rank. Dobra. How do I know this? Tutaj mamy tabliczki. Pandora is cross-referencing your memory with any police files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Z dokumentami. Z informacjami. No ale to raczej mamy trzy tutaj, tak? Trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, odpalmy latarencję. Te ślady krwi. No to tutaj zaczęliśmy sobie nasz odcinek. W razie czego mamy powrotkę. Ale nadal nie odkryliśmy tego jednego dokumentu. I teraz będziemy ponownie tutaj.
tam zakratowane. Tu powrotkę mamy też dodaną. W razie czego? Gdzie my tą jedną kartkę przegapiliśmy? Ten jeden tu otwarty, ale zagruzowane. Dobra. This place again. Yes. Your mind is definitely throwing up something. Teraz jest too late. Between this Jasper Prado and the explosion. I'm surprised it's this pronounced though. As if something is bothering you. No tak, połączenie. Tu, to już odczytaliśmy. Dobra. Tutaj mamy przenosiny do tego. Tutaj też czytaliśmy. Dobra. Gdzieś może będzie jeszcze jedna kartka do przeczytania. I to jest... Nie, no to jest ta druga, tak? Tej ewidencji już nie możemy... To jest... Dobra, no to nie ma nic więcej, no. Trzeba będzie ten magazyn dobrze zbadać. Kurde, a jak nie znajdziemy tego? Tutaj jest. My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. But we still don't know why you're here. Tu mamy o Jasperze Prado tę notatkę. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you. Może trzeba obejść dobrze stół też dookoła, zobaczymy co mamy tutaj ewentualnie. No tutaj tylko jeden ten formularz plus jeden dyktafon. Gdzie mogliśmy przegapić tą kartkę, tą jedną jedną daną do ewidencji. To jest szkopuł. Raczej ta ewidencja jest skoncentrowana według... Może tutaj w tej budce. Jakaś okładka w ogóle. Sexy girl and big guns. No tak, jakaś okładka. Dobra, no ale tu nie ma nic do... I won't tell you where I am. You need to back the fuck away now. Dobra. No, wskazuje to wszystko na to, że tutaj nie ma nic więcej. Obejdźmy jeszcze budkę dookoła, ale no gdzież? Pan policjant się rozmywa. Ponownie tutaj wejdziemy za tropieniem śladów. Wyjdziemy sobie przez paletę tutaj. Tu mamy tą kartkę na krześle, czytaliśmy. Tutaj była fotka samochodu Jaspera. To była jego podobizna. Mógł on tutaj siedzieć na krześle. W miejscu manekina być przesłuchiwany. W sumie teraz mi przyszło do głowy, tak. Dobra, więc kartka, formularz i tutaj, dobra, no to by było to. Co jeszcze? Gdzie jeszcze te ślady nam umknęły? Tu w ogóle jest jakaś jeszcze miejscówka. No to tu byliśmy też. Tu byliśmy przed chwilą. Dobra, to jakieś cysterny są. Tu ten policjant przy budce telefonicznej. Czerwonej cały czas. Tutaj znów narysowany ten śmieszny ludzik. Jeszcze obejdźmy tutaj dookoła. Tu się balustrada zmaterializowała i tu były te dwie kartki o detektywie Barcie Fair, który zaginął.
I tutaj Police Department, closed, case closed. Tu pan policjant sobie ten tyryryry, no i nie ma nic więcej. Tu drzwi. Gdzież ta ewidencja jedna nam zginęła? To walenie takie rytmiczne. Gdzie my mogliśmy tą jedną kartkę przegapić? Chyba, że w samym magazynie. Pod koniec. To trzeba będzie zwrócić uwagę. Staram się tak na szybciutko to ogarnąć, moi drodzy. Ale... Tak, tutaj się materializuje nam ten... Jeszcze telefon gdzieś dzwoni, ale... Tu nie ma żadnego dyktafonu, nic. Dobra, tutaj sobie możemy wyjść tędy i tędy, wejść, wyjść. Wejść, wyjść. Tu możemy podejść do bramy, która nam się przed nosem zamknie. Pech. Dobra, pach. Tu mieliśmy dyktafon, kartkę i więcej nic. Tu na krześle nic. Przy manekinie samym też nic. A mógłby Jasper Prado w miejscu manekina. Nasza podświadomość podstawia manekina pod miejsce Jaspera. Sektor trzeci. WNR numer 1. 6 łamane na 0,5 kW. 315 kWh. Czyli oznaczenie jakieś elektryczne w każdym razie. No, polskie nawiązania tutaj są ewidentne. Dobra, wchodzimy do magazynu, zobaczymy. Tu nie możemy już przejść, drzwi się materializują. Dobra, zobaczmy sobie. Tu coś zniknęło. I've been reviewing the data. Though you've been thorough in gathering evidence, your pursuit of supposition has sadly led to this investigation. Nie będzie znów, że nie znaleźliśmy. I'm pulling you out. No, Red, not yet. I'm so close. Tu mamy powrotkę też. Wali już teraz cały czas. Coś może tu przegapiliśmy. No i docieramy do końca, gdzie nasz mózg się skraszował. Dobra, no i nic się nie dowiedzieliśmy. Prześledziliśmy drugi raz wspomnienie. I w rezultacie nic to nam nie dało. Jestem niepocieszony, moi drodzy. To tutaj. Nie, nie tutaj, nie ta. Nie ta karta, The Victim. No i brakuje jednej tej notatki, no psia mać. Co za jakiś niefart. Tu mamy jedynie setkę, wszystkie ewidencje. Tu brakuje trochę. Kurde. Ale gdzie to mogło nam umknąć? Spróbujmy jeszcze raz. Będziemy katować ten magazyn, aż zdobędziemy wszystko. Dobra, albo nie, nie będę was katował tym, to najwyżej poza nagraniem sobie, bo mnie to męczy. Lubię być dokładny w tym, co robię. Idziemy za nowym wspomnieniem.
Trudno się mówi. Tak i tak nieźle. Jakoś tak sobie próbuję to wytłumaczyć i pocieszyć się tym, że przecież mamy i tak dużo ewidencji zdobytej w sprawie. Pandora is neutral black, and so must you be. Maybe you really were there to save Jasper. But the moment you assume that to be true, you corrupt the simulation and cast doubt over the memory. If you continue to do so, we will not be able to proceed. Maybe I don't want to proceed. Oh, I think you do, Mr. Black. You wouldn't be here if you didn't want answers. A więc nakładają się nam dwie sprawy. Śmierć Jaspera, Prado i jeszcze właśnie ta dziewczyna. A co, moi drodzy, byście powiedzieli na przykład na grę Heavy Rain, klasyka, albo grę właśnie Until Dawn, albo Detroit Become Human, właśnie te gry z efektem motyla, gdzie wybory decyzyjne i wątek fabularny jest gęsty niczym mgła i każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Tutaj otwiera się, ok. Tu jest zamknięte. Mamy powrotkę naszą. No i dobra. No i oczywiście też grę Observer, grę Layers of Fear, czyli te polskie produkcje z takim dreszczykiem emocji. Dobra, wrzucamy sobie na warsztat latarencję. Nowy wpis. Nowy wpis, nie nowy SMS. A jak sobie... O, mamy nowy dziennik. Znajdź aktywator Pandory. Okej, a wrzućmy sobie na ten moment latarkę w takim razie. Niech nam tutaj dobrze poświeci. Dobra, tu nic nie ma, żadnych akt. Więc jest mnóstwo gier, w których można przebierać, moi drodzy, i jest wątek fabularny gęsty jak mgła i klimat gęsty po prostu, aż siekiera wisi w powietrzu. Dobra, tu nie ma nic, drzwi się zatrzasnęły. Mamy dużo ewidencji kolejnej. Sugar email. Okej. Drugi sugar email. Podrukowane maile. Mamy dyktafon do posłuchania. Tu jakieś notatki, też maile podrukowane. Dyktafon sobie zostawmy jako wisienkę na koncie. Wisienkę na torcie, przepraszam. Już mi się język trochę plącze. Dobra, mamy ten informację ze zdjęciem o miejscu zbrodni, tam gdzie Jaspera zabito. Jasper Prado. Okej. Tu jest tylko dyktafon. Tu jeszcze mamy. A może tutaj się uzupełni nam... Nie. Uzupełni nam się ta jedna informacja o Jasperze, bo mam wrażenie, że nie przegapiliśmy tam nic. Dobra. Aha, to już oglądaliśmy. Dobra. To już się nie motamy. Robimy sobie jeszcze... You need to tell me where the fuck you are and what the fuck is going on. You've got a lot to answer for, you know. Black nagrał się. Call me back the second you get this, or there'll be consequences. Black się nam nagrał, dobra. No to z tych ewidencji by było wszystko. Tu nie ma nic. Z ewidencji tu jest dwa maile, tutaj nie ma nic. Tutaj te trzy kartki, nie wiem czy tą czytaliśmy. To jeszcze na wszelki wypadek sobie przyjrzymy. To jakieś dokumenty zamazane. Information restricted. Informacje zastrzeżone. Dobra. Tutaj ten dyktafon z Blackiem nagranym. Dobra, idziemy. Jakiś znów magazyn. Na tej ilustracji. Trochę pikselozą walnęło, ale... to nic. So what did I do wrong last time? You just lost your way, Black, that's all.
My reading suggests the majority of that memory remains unexplored. Focus this time. Assume nothing. Explore the memory in full. Relax and explore. Very good, Mr. Black. Relax and explore. Rozluźnij się i zwiedzaj. Dobra. Teraz nam się wspomnienie nowe załaduje. Okej, okay, mamy corner guna. Więc szykuje się. We need a clearer understanding of exactly what happened. Understood. This memory is a little temperamental, Mr. Black. I would advise against going in guns blazing. Try not to get spotted. Right. Did you hear what I said? I need you to work with me, Mr. Black, not against me. I heard you. I just don't care. Dobra, no to wczytajmy checkpoint, bo chyba coś schrzaniliśmy strzelając do tych policjantów, czy też do tych zbirów. Mamy zdjęcia dziewczyny. Aha. Remember, this is exactly the same memory as the last one, just a little earlier on. We need a clearer understanding of exactly what happened. Understood. This memory is a little temperamental, Mr. Black. Jesteśmy przed tą bramą do magazynu. Tutaj możemy sobie. Nowy wpis. Tylko nie możemy sobie. Możemy sobie fragment tego ogrodzenia zniknąć. Tutaj. I don't get it. What did Jasper do exactly? Took matters into his own hands, is what I heard. Rozmawiają, więc nie przeszkadzajmy. Bring him in at all costs. What about Jared then? Try to stop it, idiots. Too green. Too green. He'll learn. If he ever gets out. Did you hear what I said? I need you to work with me, Mr. Black, not against me. I heard you. I just don't care. Aha, czyli nas mimo wszystko wykryli. Dobra, jest, mamy na termowizję cały czas. Włączony. Tutaj mamy też możliwość sobie zniknąć kawałek. Zdezaktywować kawałek tego ogrodzenia. Idzie jakiś gagatek. Nowa wiadomość, super. Sprawa jest już w toku.
ten zoom to jest też genialna sprawa. Tutaj. Ależ dyszy na szkoł. Biega tam jakiś cwaniaczek. Co to były za kroki? Śmiesznie wygląda celowanie przez corner guna. Bardziej patrzymy kamerą. Jak biega śmiesznie. Dostał głowę. Ta broń daje dużą przewagę. Wychyla. Bez wychylania się, bez ryzykowania postrzału. Magia się dzieje. Dobra. Ależ dyszy na szkole. Stamtąd. Dobra, udało się. Zabawne jest. O, możemy przełączać. Sam telefon możemy. Instalujemy. Tylko kurde, mieliśmy wybór broni. Oj. Aha, mamy. Okej, tak przełączamy z łączki. Pistolet maszynowy, automatyczny. I pistolet z tłumikiem. Dobra. Mamy to samo wspomnienie, tylko już teraz tutaj mieliśmy oponentów, a nie mieliśmy zbierania ewidencji jako takiej. Bardziej bojowo.
Ten sam magazyn, ta sama mapa, ale rozgrywana trochę w innym kontekście. Odpalmy sobie latareczkę. Tutaj się już nie materializuje nam ten... Ale wszystko wygląda tak samo. Ten materac i tak dalej. O, pistolet. Okej. Czyli uzupełnienie amunicji. Mamy ten pistolet maszynowy, automatyczny. Dobra, i teraz tak, ponownie docieramy tutaj do wejścia, tak? To jest to. Dobra. Ow. W ogóle jeszcze jakiś inny karabin mamy. Dobra. Aha. Ciekawe, tutaj się coś zaświeciło. Okej, wysłał nam zdjęcie, żeby wyjść. Dobra. O, okej, mamy tutaj. I'm in that filing cabinet again, aren't I? But what are these? Weapons, Mr. Black. A personal armory, if you will. I thought you said I shouldn't kill. Something about distorting memories. The more evidence you uncover, the less we risk distortion. You're saying that I need to collect all the evidence for each board. That's up to you, Mr. Black. But if you do, the memories become more stable, which means I can reward you with a new toy every now and then. Fair enough. Tutaj nie mamy powrotu, mamy powrót. Dobra, ale jak to? No dobra, no tu jesteśmy też. Okej, tu w ogóle ile nam brakuje? Jasper. Dying minutes. W ogóle połowę. Tak, 50% równo. Tu mamy też. A jak wygląda ta ilustracja? To jest taki magazyn, a tutaj też jest jakaś... To jest to samo, dobra. To wrócimy sobie przez stół. Przez tą ilustrację na stole. Znów corner gun. I zaczynamy w tym samym miejscu. Dobra, zakładamy pistolet maszynowy. Ah, it seems to have stabilized. Proceed. Uwielbiam jego styl, Reda. Okej, wspomnienie jest stabilne. Kontynuuj. Po prostu. To takie... Dobra, tam jest jeden z gret. Ty. Dobra. Tam jest jeden. Głowę mu spróbujemy wbić. A możemy to zrobić w ten sposób. I tak będzie stabilniej celować. Dobra. Grunt to pomysł. Coś tam jest?
Możemy sobie przeciwników zoomować. Daje to nam naprawdę dużą przewagę. Ależ ta gra jest świetna. Może nie jest bogato tutaj, jeśli chodzi o lokacje, nie z przepychem, ale są fajnie lokacje, przemyślane, dopracowane. Ej, karabin lepszy. Gra jest w swojej konstrukcji prosta, ale jej głównym motorem napędowym, jej siłą jest wątek fabularny, pomysł. Przede wszystkim pomysł. A to co? Jakiś jegomość. Krótki strzał w głowę i leży. Przede wszystkim ta gra wygrywa pomysłem. Unikatowym, nowatorskim podejściem. I właśnie kreatywnością twórców. Co jest? Coś na nas nakierowuje. Dużo jeszcze przeciwników. Mapa. Aha, że tu możemy sobie zmaterializować co nieco. Pojemnik z wodą. Mapa. Zwróćcie uwagę. Kurde, odeszli. Takich chwilach, gdy przeciwnik się skapnął na naszej obecności, to trochę ciężko się strzela z corner guna. Tam jest jeden. Tam jest jeden. Dobra. Ponownie. Dobra, udało się. Mieli pis... O, masz... Mamy pistolet. Masz podnoś koło. Dobra. Czy my tutaj w ogóle jakąś ewidencję też jeszcze zbieramy? Jakieś dowody? Coś te sprawy? Nic. Nic nie za bardzo skanujemy. Możemy sobie materializować przedmioty, które stanowią dla nas zasłony do ukrywania się. Dobra, zaklinowaliśmy się. Ale w sumie to i tak sobie dziarsko... Co jest? A kolejne materializowanko zapory betonowej. Dobra, poświećmy sobie. Znów po tym magazynie starym. I tak nazwiemy odcinek. Stary magazyn, moi drodzy. Tytuł jak najbardziej będzie adekwatny. Gdzie my mamy wyjść? Co my mamy przejść, wyjść, dostać się i co mamy zrobić przede wszystkim? Tutaj sobie tą zaporę zmaterializowaliśmy. Jaki jest cel misji?
warto sobie te rzeczy materializować, nawet nie po to, żeby się za nimi chować, ale być może tutaj coś nam się pojawi w związku z nimi. O, tam jeszcze jest możliwość, żeby ten kontener cały... Cały kontener się pojawił, wow. Robi wrażenie, chociaż jej wielkość przedmiotów faktycznie w takiej kwestii. A możemy zniknąć też. Kontener, nieźle. Taka zabawa materią. Ej, no dobra, no i co dalej? Gdzie dalej? Co dalej? Jak dalej? Jakiś by się przydał trop. Sprawa jest w toku. Nawet mi nie chodzi o przełączenie broni. O, właśnie. Nowy wpis. Dotrzyj do Jaspera, zanim zostanie zamordowany. Dobra, i mamy karabin w nasadce naszej. Dobra. To jest ciekawe i zabawne, że w tą samą nasadkę jesteśmy w stanie włożyć pistolet zwykły z tłumikiem na przykład, no i karabin, gdzie waga obu broni jest inna, długość i też przyrządy celownicze, no aspekty takie techniczne są różne. Aha, tu mamy przejście. Okej. Okay. Mamy dokument, ten o Jasperze i drugi jeszcze, no, jakieś zapiski, notatki, zapiski, dobra, tutaj. Rurka ciepła, wiązka chyba laserowa. Tutaj to jest Jasper. Zakładam. What do you want? You hit for Jasper, yeah? They've got him back there. And why are you here? They locked me up because I was helping him out, but I only did it out of fear, I swear. I've seen him kill people just for disagreeing with him. Please, please, if you leave me here, they'll kill me. Możemy go zeskanować. Poznać jego tożsamość. Oj. No jak brak dowodów? Ej no. Aha, nie po... Ciężko jest trafić. Ej no. Jak próbujemy skanować, to on się wymyka nam z kadru. No. Jest. Match found. Jared Porter. Jared Porter, było wspomniane o nim. Dobra. Nie wygląda na to, żebyśmy mieli już przeciwników gdzieś w pobliżu. Więc sobie odpalmy latareczkę. A właśnie, halo, zaraz, hej. Możemy go jakoś wypuścić? Jakiś przycisk jest uwalniający? Tam są drzwi z tyłu tego pomieszczenia. Czy my możemy to obejść jakoś dookoła? Tutaj mamy... Aha. Chyba nie możemy go wypuścić. O, tutaj. Dobra, te dwie kartki znaleźliśmy. Tutaj co jest?
skrzynie jakieś zastawione. Ej, trzeba to spróbować obejść. Szerszym łukiem jakoś. Ale my tutaj nie mamy możliwości się dostać. Nawet dobra. Więc gra nam nie umożliwia w ogóle tego. Więc idziemy tędy. Zgodnie z tropem głównym. Dobra, czytamy notatkę. Żeby była do ewidencji. Płyty betonowe jakieś. Tutaj coś. Tu coś nie. Dobra. Znów to pomieszczenie, gdzie on został zamordowany. Ale znów jest jakaś wizja. Zbadaj. Jasper, he knows and he coming for you. Meet me back on the mansion. I'm on my way, Rose. Czy po angielsku SMS? Still no memory of Jasper. Found his phone though. Dobra. Wywali nas ze wspomnienia pewnie. Wrócimy do... Brought me out, Red. There's no pain. I can think this time. Red, did you see that? We've got a name and a place. Rose and a mansion. Red? Red? Are you there? Red? Dobra, mamy Rose. Wspomnienie o jakiejś Rose. I dobrze. To się okaże, co z tego wyniknie. Red, hey, were you watching? Who's Rose? And where is this mansion? Red! We still haven't finished our investigation into this Jasper business, Mr. Black. What do you mean, haven't finished? We've got a name, a place. Jasper's dead. We need to... I will say what we need to do, Black. You are here at my convenience, and you wear my technology. Do not fucking trust me! Nobody crosses me. Okay, okay, fine. Then what do I do? Red się zrobił despotyczny. Red, I said what do I do? Oh, never mind. I'll just proceed, shall I? Tak, jego magiczna i uniwersalna definicja i sentencja podsumowywania wszystkiego. Proceed. Continue, proceed. I tak to jest z tym naszym Redem. Wróciliśmy tutaj do tego miejsca, gdzie mamy dużo tej ewidencji. Te karteczki. Także zakończmy sobie, moi drodzy, w tym oto miejscu czwarty odcinek z Get Even wersji na PS4. Także serdecznie i pięknie dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę, za to, że jesteście, tym wszystkim, którzy subskrybują kanał na ten moment. Serdeczna piątka, serdeczne dzięki i wielki uśmiech, wielki banan na mojej twarzy za to, że jesteście, bo miło widzieć, że to, co robię, gdzieś znajduje odzew w waszej aktywności, w waszych subskrypcjach, że nie trafia to wszystko w próżnię. Także tym wszystkim, którzy subskrybują, subskrybentom serdecznie i pięknie dziękuję
za to, że jesteście, wszystkim widzom, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, wspominam. I z uśmiechem proszę, abyście, jeżeli oczywiście chcecie, subskrybowali, jak najbardziej kliknęli subskrypcję, dzwoneczek. Wiecie, co macie robić, bo to działa jak najbardziej na prostej zasadzie. Zachęcam i wspominam, abyście komentowali, lajkowali filmy, udzielali się aktywnie. Jest to dla mnie jak najbardziej każdy feedback z waszej strony pozytywny, negatywny, pomysły, sugestie, obszary jakieś do poprawy, jakieś rzeczy, które przeoczę, uzupełnienie informacji, jakieś ciekawostki. Dla mnie wszystko jest jak najbardziej ważne, istotne i potrzebne. Z waszej strony tak działają media społecznościowe, wymieniamy się fajną atmosferą, dajemy sobie wzajemnie feedback i wasz udział, wasza aktywność jest niezmiernie potrzebna i niezmiernie cenna. Także żeby nie przedłużać, pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, na razie, hej, cześć i pa!